Gribaše? Dobro. Więc tak. W związku z obecną w Polsce, na całym świecie zresztą pandemią, znalazłem wreszcie chwilę czasu, żeby nagrać jakiś krótki tutorial. Ten będzie o kompilacji bibliotek dynamicznych napisanych w języku C, że w celu późniejszego użycia ich w Godocie. Ale to rozszerzymy jeszcze o kompilację ich pod wszystkie platformy, wszystkie architektury Androida. A potem przejdę do serwisu Silent Wolf, z którego korzystam w grze, ale to w swoim czasie. Więc tak, ładną mam tapetę, wiem. Tutaj wejdźmy sobie może do projektu. Tak, to chwilę potrwa. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie. Ja nie wiem, jak dobrze ten mikrofon mnie łapie. Teraz może będzie trochę lepiej. Raz. No, jest dużo lepiej. Oczywiście mi nie przyszło do głowy, żeby to wcześniej sprawdzić. I tak, tutaj jest kod źródłowy naszej biblioteki. Przyszłej biblioteki, oczywiście. Jak możecie już zauważyć, to nie jest zwykła linia poleceń, tylko to jest linia, Boże, tylko to jest x64 Native Tools Command Prompt dla Visual Studio 2019. I w zasadzie sama ta linia poleceń to jest taka połowa sukcesu, bo trzeba jeszcze zainstalować przy użyciu instalatora Visual Studio biblioteki dla Luki Spectre, nie wiem jak to się po angielsku czyta. Zaraz wam postaram pokazać, jak skompilujemy tę bibliotekę. I ten kod jest ogólnie wzięty całkowicie z dokumentacji, więc nie będę się zagłębiał w jego objaśnianie, bo ten tutorial nie jest po to, żeby uczyć programować biblioteki, tylko właściwie powiedzieć, jak je skompilować. Głównie na tego Androida, bo nie jest to objaśnione w dokumentacji, a myślę, że wielu osobom to też się przyda. I tak, to zwraca nam string res:// main.tsn.
No i zostawmy to tak. Dobra, to można wyłączyć. Nie wiem skąd to się tu wzięło. Pewnie kliknąłem na to main test scene. I tak. Okej. Nie wiem, co to jest za błąd. Ale... Nie no, wszystko wygląda na... Okej. To co jest, przepraszam, nie tak? Zaraz sobie sprawdzę tutaj strukturę projektu. I tak, Godot Headers jest ściągnięty. To jest wszystko, wszystko jest. Nawet to jest jakiś plik z konstrukt, ale nie używam do tego skonsy. Nie no, wszystko wygląda ok. Tylko zamiast nazwy Simple jest C. A dobra, może zmienię to na Simple i zobaczymy, czy to coś zmieni, ale podejrzewam, że nic to nie zmieni. Zmieni nazwę. Dobra, świetnie. Jezus, no weź się zminimalizuj. Co jest? Trzeba to od nowa kopiować? Ja się. Okej, teraz jak widać poszło. Jak widać nie. Nie no, tutaj wszystko jest, wszystko okej. Co może być źle? Okej, prawie wszystko jest puste. To inaczej, jeszcze spróbuję. Nie wiedziałem, że to wszystko jest puste. No i teraz powinno być okej.
chwila ciszy. Może raczej. Do, jest. I rezultatem tej pierwszej właściwej linijki jest powstanie pliku, w tym przypadku simple.obj. Rezultatem już tego będzie powstanie naszej wymarzonej biblioteki. Folderze bin. Jak widać, znajduje się ona tutaj. I teraz ją możemy użyć w projekcie. Dokumenty. Bin. I teraz tak. Musimy oczywiście utworzyć najpierw GD Native Library i tutaj ustawić linki do naszych bibliotek dynamicznych, a jeśli takie wymagają zależności, no to tutaj jest miejsce na zależności. Tak, to ja sobie to zapiszę. Teraz przechodzimy do Native Script, którego też trzeba utworzyć. W tym przypadku nazwa klasy to jest Simple. I tutaj trzeba ustawić no, ścieżkę do naszej biblioteki. Tak, do GD Native Library, do tej, którą właśnie przed chwilą utworzyliśmy. Tutaj widać, ta zmiana się nie zapisała. Zapisz. Dobra, teraz jeśli jest wszystko ok. I tak, to korzystam, jak widać, z gotowego projektu, więc oszczędziłem sobie przy okazji troszkę pisania. Ale tak, ogólnie tym, że do batona podpięty jest skrypt, to się nie ma co przejmować. Chociaż tak i tak na wszelki wypadek go usunę. I tak. Oczywiście ta linijka jest obowiązkowa, bo bez niej nic nie zadziała. Bo nasza biblioteka dynamiczna musi zostać załadowana do po prostu pamięci RAM. Nie zapomnijcie również o dodaniu kropka new na końcu, bo
Przynajmniej ja o tym czasami zapominam i potem mam tylko przez to niepotrzebne problemy. Tak, to trzeba wykasować. Tak. Bo to nie jest nam potrzebne, to też nie jest nam potrzebne. Print string username get data. Dlatego, że GetData, dlatego że o, tu jest GetData. Dobra, nie ma sensu się bawić w objaśnienie tego skryptu, bo to nie ma sensu. No i uruchommy nasz projekt. To trochę potrwa. I naciskamy przycisk i o dziwo nie wyskoczył mi error. I jak widać jest tej wyprintowana ścieżka do tej sceny. Dokładnie ta, która jest tutaj. Więc to działa. Jak ktoś coś z tego zrozumiał, to gratuluję. I teraz przejdźmy do skompilowania tego na Androida. I tak. Będziecie potrzebować Android NDK na swoją platformę. I ścieżkę do niego. Albo do folderu bin w jego folderze. Zaraz sprawdzę, żeby nie wprowadzać was w błąd. Trzeba ustawić ścieżkę do jakiegoś jego folderu. Android NDK root. To nie ma za bardzo sensu, ale tak, trzeba ustawić ścieżkę do folderu głównego tego NDK. Ja to zrobię w tej konsoli. Nie wiem, czy da się to zrobić w zwykłej. Podejrzewam, że nie. I tak. Musicie utworzyć folder JNI. W tym folderze muszą się znajdować te właściwie trzy pliki. Ten application.txt jest niepotrzebny, bo tam nic nie ma.
Ja sobie te wszystkie pootwieram za pomocą Notepada. Żeby było wygodniej. Teraz tak, jak jesteśmy przy tym, to zostańmy przy tym. App ABI deklaruje, na jakie architektury zostanie skompilowana biblioteka. Jeśli jest all, to na wszystkie. A jeśli można też wymienić poszczególne platformy, ale ja domyślnie ustawiam na all. Tak, tutaj jest ścieżka do kodu źródłowego. Tutaj jest. To nie jest to samo? To jest to samo. Popatrzę, to mają. To jest local path. Tutaj jest ścieżka do kodu, czyli simple. Która nie jest zbyt aktualna. Teraz jest aktualne to. Tak, to jest nazwa modułu, właściwie pliku z biblioteką, bo powstanie plik lib localmodule.so. To oczywiście, jak się można domyślić, to jest tutaj się tutaj są zdefiniowane pliki źródłowe w języku, w tym przypadku C. A tutaj są zdeklarowane pliki. Do zawarcia. Właściwie coś jak pliki źródłowe. One, no nie do końca są to pliki źródłowe. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, szczerze powiedziawszy. Tak, to sobie zamknę. No i w tym momencie wchodzimy do folderu, w którym mamy folder Jenny i z takimi oto i po prostu zaczynamy kompilację wpisując NDK build. Co? No i czekamy, aż to się nam skompiluje. To może trochę potrwać. Powstanie tej folder lips. A w nim podfoldery dla każdej architektury Androida, która jest obecnie wspierana. Aha, dobra, mój błąd. Przepraszam. To jest mój błąd. Już to naprawiam. Wracamy do kompilacji. To trochę potrwa. Oczywiście, jeśli jakieś pliki istniały w tych folderach, zostaną one usunięte.
Co jest znowu? Nie korzystałem z tego kodu już dosyć dawno, więc tutaj mogą się pojawiać jakieś problemy. Ale z grubsza kompilacja na Androida wygląda tak, tylko bez błędów. Więc tak. Teraz przechodzimy do drugiego punktu programu, czyli do serwisu ScientWolf. Prawdopodobnie już mówiłem co nieco o nim w jakimś poprzednim tutorialu, ale to zrobię jeszcze raz. I zacznijmy najpierw od tego, czym ten serwis jest. Jak widać, jest to serwis backendowy dla Godota, ale co on tak właściwie nam umożliwia? On na razie umożliwia nam stworzenie dla swojej gry w pełni funkcjonalnej tablicy wyników wraz z systemem autoryzacji użytkownika, czyli logowaniem, rejestracją i tak dalej. Tak, ja sobie zacznę najpierw od setup player data. Więc tak. To jest ogólnie właściwie część dokumentacji, bo ta dotyczy tylko wysyłania informacji, nie informacji, wyników gracza. Brakowało mi po prostu słowa. Ja sobie pobiorę tą wtyczkę i wrzucę ją do tego projektu. Jakiś mail mi teraz przyszedł. Tak, wróćmy tutaj do folderu projektu. Dobra, jest włączony mikrofon? Jest. Chciałem go na parę sekund wyłączyć. I teraz tak.
Tutaj trzeba utworzyć folder addons. Chociaż on tak, jest to wymagane, jest. Wiemy sobie, włączmy ten plugin. Jak widać, dodał nam się skrypt do autoładowania. On będzie bardzo potrzebny, więc radzę go tam zostawić. Dam głośniej trochę mikrofon. Bo po prostu nie słyszę się i mam wrażenie, że to się nie nagrywa poprawnie. Więc tak, pierwszą rzecz, którą trzeba zrobić, to jest konfiguracja tego pluginu. Te informacje będą się Wam pojawiać tutaj po utworzeniu nowego konta na stronie silentwolf.com. Ja ich tutaj nie będę wklejał, bo nie ma po co. Zgubiłem. Taka pierwsza ważna rzecz to zalecam konfigurację tego pluginu w jakimś skrypcie globalnym w funkcji ready. Dlatego, że również jak w dokumentacji pisze, jak zaktualizujecie plugin, to te informacje przepadną. Chyba, że zdołacie odzyskać stary kod tego pluginu, ale to już mniejsza z tym. I wklejacie configure. I te wszystkie informacje. W takiej hierarchii, jak są tutaj. Jak widać, wszystko wkleiłem to tak na próbę, można powiedzieć, żebyście widzieli, jak to wygląda. I tak. Następną rzeczą to jest funkcja przesyłająca dane o
przesyłająca wynik gracza. Miał się zajmować za dosłownie 15 minut. Muszę teraz przerwać nagrywanie. Okej. Więc wracam po tej krótkiej przerwie. I właściwie już za bardzo nie ma co o Silent Wolfie mówić. Wszystko jest pięknie opisane w dokumentacji. Możecie sobie poczytać. Tutaj tylko przytoczę parę najważniejszych funkcji. Post Player Data służy do wysłania na przykład no dajmy na to różnych informacji. Na przykład money, weapons itd. na serwer. Oczywiście wymagany jest tutaj player name. Get player data służy tak jakby pobraniu wszystkich informacji o wszystkiego tego, co zostało wysłane tutaj. O, mój kot. Następny to jest Delete Player Data. Co ja się tu mam produkować? Wszystko możecie sobie zobaczyć w dokumentacji. I naprawdę nie ma się co więcej produkować. Do pluginu dołączone są oczywiście jeszcze przykładowe sceny, które są w pełni skryptowane. Rejestracji, loginu i potwierdzeniu e-maila, bo w wersji 0.5.8 Silent Wolf obsługuje potwierdzenia adresu e-mailowego, które możecie sobie skonfigurować tutaj. Musi to być oczywiście włączone. Jest też załączona właściwie chyba najważniejsza scena, czyli sam leaderboard. Jeśli chcecie się dowiedzieć coś innego o coś więcej o Silent Wolfie, w opisie będzie link do tutoriala z kanału twórcy tego serwisu, który wam to objaśni na pewno lepiej niż ja. Mimo tego, że ten tutorial
nie obejmuje tak jakby najnowszych funkcji, czyli w tym przypadku confirm e-maila. Ja będę już kończył. Słyszymy się. Może widzimy, może słyszymy się w następnym. Pa. Raz. Pewnie połowa filmu nie była, byłaby z dźwięku, ale dobra.